24 grudnia, w Wigilię uroczystości Narodzenia Pańskiego, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przewodniczył mszy świętej zwanej pasterką. W tym szczególnym czasie metropolita zachęcał ogarnąć wyjątkową modlitwą naszych obrońców na froncie. Na początku mszy świętej wigilijnej metropolita otrzymał betlejemski ogień pokoju i zapalił od niego znicz w pobliżu ołtarza. To już drugie w czasie wojny Boże Narodzenie w Ukrainie, ale pierwsze, które cała Ukraina obchodzi wspólnie w tych samych dniach. Po zakończeniu mszy świętej obecny na pasterce rzymokatolickiej prezydent Lwowa Andrii Sadowyj wraz z żoną i jednym z synów zwrócił się do wszystkich obecnych życzeniami świątecznymi. Uroczystość wigilijna tradycyjnie zakończyła się przeniesieniem figurki Dzieciątka Jezus do żłóbka i błogosławieństwem szopki. Serca gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: podaj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Osoby życia konsekrowanego, szanowny panie prezydencie miasta Lwowa wraz z małżonką, drodzy rycerze Kolumba, umiłowani bracia i siostry. Kolejny raz w naszym życiu usłyszeliśmy słowa anioła, który to betlejemskim pasterzom oznajmił: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu.